Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie. Kolejny tydzień w GTA, ale tym razem już mamy przygotowanie do Halloween, więc można by to powiedzieć, że mamy tutaj jakiś Halloween część pierwsza. Można by to tak nazwać. Ciężko to powiedzieć, co to w zasadzie jest. Także pierwsza rzecz, którą sobie chciałem wam tutaj opowiedzieć, taką najciekawszą, bo nie mamy żadnej zniżki u Simeona, ale Simeon wyposażył się w opresora jedynkę. W sumie śmieszne dosyć. Tak to no to mówię, każdy akurat samochód, który tutaj jest, chyba jest do kupienia normalnie, chociaż... Mówię, pewny nie jestem. Ale opresor jedynka w sumie mi rozbawił u Simeona. Ale taki pojazd, którego akurat nie możemy kupić, znajduje się w zupełnie innym salonie. Mianowicie bardzo blisko doktora Dre znajduje się po prostu salon Luxor Autos. I w tym salonie... Nie ten akurat, ten drugi to będzie. Będzie ten z Russo, który prezentuje się w ten sposób. Całkiem nieźle wygląda. To on jest akurat nie do kupienia. Jak widzicie, cena to jest tam 1 100 000. On jest też na obniżce przy okazji. Kolejny samochód, który jest nie do kupienia, znajduje się w innym miejscu. No i dobra, znajdujemy się oto w klubie samochodowym. I w klubie samochodowym, to jest dokładnie ten pojazd, on jest też nie do kupienia. Jest oczywiście na obniżce. Bardzo tani, bardzo stary pojazd, bo on jest tam w wersji, patrzyłem, 1 chyba 13. Także bardzo, bardzo, bardzo stary. A przy okazji tutaj mamy do wygrania samochodzi, który, słuchajcie, uwaga, jedyne co wystarczy, to zająć drugie miejsce 3 dni z rzędu. Wtedy mamy Neona. Neon chyba był warty z ponad 1 000 000, także powiedzmy, że może być. No i tak, jeżeli chodzi o samochody, które są na obniżce w tym tygodniu, to mamy większość na legendary do kupienia. Tych samochodów, czyli widzicie Pegasi Torero XO, Infernus Classic, Reaper i na SSS jest tylko jeden, Mabitsu, widzicie Monstroki. Najnowszy w sumie samochód też jest na zniżce. W sumie nie jestem pewny, czy on nie miał jakiegoś dziwnego pasku, czy to nie był dokładnie ten samochód, który był właśnie takim dziwnym paskiem, który podwajał jego wytrzymałość na rakiety. I chyba to był właśnie ten pojazd. Nie wiadomo dlaczego, ale dziwny pasek dawał mu więcej rakiet. Większą wytrzymałość na rakiety. I też rzeczywiście jeszcze jeden pojazd jest, chociaż żeby go mieć, trzeba mieć Arenę Wojny, czyli mianowicie LC Bandito. Oraz wszystkie do niego tam ulepszenia oraz modyfikacje też są od razu na zniżce. A LC Bandito się przyda, ponieważ są próby czasowe LC Bandito, które nie wykonujemy już co tydzień, a codziennie. Ale do niego potrzebujemy po prostu kupić LC Bandito. Za taką próbę jest 50 tysięcy, więc 20 takich prób i jesteśmy już do przodu. No, ale nie mając LC Bandito, nie możemy ich robić. A plus, że jest codziennie, jest akurat bardzo dobry wynik. No i dobra, generalnie mamy kolejną jeszcze obniżkę, jeszcze jedną. Znajduje się ona w zasadzie w naszym biurze, mianowicie o tutaj. Mianowicie wszystkie te magazyny, co tutaj są. Akurat ja mam tylko duże do wyboru, są na zniżce i to dosyć spore, bo to 40% zniżka, także całkiem, całkiem dużo. Ale ja wspomniałem, że to jest pierwszy tydzień Halloween i w zasadzie dobrze, że znajduje się od razu w biurze, bo będę w stanie wam móc to pokazać, bo tutaj mamy oto mój dom, nazwijmy to, i powinienem mieć w moim domu właśnie coś takiego jak szafę. A w szafie będziemy mieli maski. I mamy tutaj klasyczny Halloween i naszą maską, z tego co pamiętam, jest dokładnie chyba ta. Szkarłatna, klasyczna diabła. Co ciekawe, ta maska, jeszcze do tego ona ma swój dźwięk, więc trzeba tutaj sobie po prostu wejść w... To chyba był w stylu. I tutaj, gdzie była akcja, właśnie tutaj chyba był właśnie dźwięk... O, jest właśnie dźwięk maski. I mamy taki dźwięk takiego diabła po prostu. Nie na tą, którą trzeba, trafiłem i jeszcze ze życie straciłem. Nie pali się takich rzeczy. Po prostu sobie mogę już włączać te animacje, nie? I się tak będziesz śmiał, nie? Jak taki diabeł. Więc możemy sobie pochodzić, mówię. To jest pierwsza rzecz z okazji Halloween, więc w sumie niech będzie. Pochodzimy sobie z tym. No i mamy kilka oczywiście rzeczy, które są na premii z okazji tego, że mamy, no mówię, rzeczy z Halloween związane, więc po prostu online akcje stworzone przez Rockstar. Na pewno niektóre tryby adwersarza, tak jak tu widzimy, mamy tryb naznaczony, jest na premii razy 2. Tu widzimy, mamy diamont oprawca, jest na premii razy 2. Dzień sądu, nawet na premii razy 3, proszę, się znajduje. Zagubieni kontra potępieni. Kolejny tutaj widzicie tryb po prostu oprawca. Widzicie walki o przetrwanie, tutaj projekt jakieś tam, czyli walki z ufokami, albo my jesteśmy ufokiem, walczymy z Fibem po prostu. Ta Fib, nie,
A jak zobaczymy jeszcze jakieś, tutaj mamy wyścigi kaskaderskie, czy jakieś tryby społeczności, które też są tutaj na Premiera Z2 do rozegrania. Tu jakiś też jest, jakiś się pojawił. O, Zombie Survival. No i w sumie z tych najważniejszych rzeczy wszystko, co mamy jeszcze na obniżce, w zasadzie znajduje się w naszym biurze, no bo jeszcze jest, znaczy na obniżce, na premii. Bo wiadomo, tryby halloweenowe to tryby halloweenowe, maska to maska, ale nic innego jeszcze na ten moment się nie dzieje. Mianowicie po prostu tutaj chodzi o specjalny ładunek. Jakby wszystkie magazyny, uwaga, są na premii razy dwa, więc zarobimy na paczkach razy dwa. W sumie pełen magazyn z tego centa był 2 200 000, więc dając go na full on ma 4 400 000, jeszcze do tego może być sprzedany na pełnej sesji, gdzie jest jeszcze 50%, więc tam 6 600 000 można dostać, jak ogólnie za cały jeden magazyn. Jak ktoś wypełni 5 takich magazynów, no to ma bardzo dużo. Jednakże mówię, napełnianie magazynów trochę trwa i to jest bardziej, wiecie, takie, no powiedzmy sobie, to jest takie bardzo mocno w kategorii, no wiesz, bo no mówię, trzeba dużo na to czasu poświęcić, ale jak zysk widzicie, jak sprzedacie na pewnym lobby, to w ogóle jesteście tak ustawieni na tych paczkach, że klękajcie narody. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień z Halloween. Poza tym, że dostaliśmy maskę i mamy do robienia paczki, no raczej za wiele tej nie ma, no mówię, ja nie jestem fanem paczek, więc no. Ale myślę, że coś wam opowiedzieć na temat, jak się robi tak trochę lepiej na te jak robić lepiej te paczki, to akurat sam wiem. W sumie też przydałoby się w końcu tutaj w tym biurze nazbierać te 20 milionów, żeby były one maksymalnie wypełnione kasiorą, bo to jest jedyna rzecz, którą w sumie robimy na paczkach, żeby tak to biuro wyglądało. Tam chyba mam, nie wiem, z 11 milionów czy coś takiego, więc w sumie niby się przydało, żeby napełnić takie biuro w sumie. Mam łącznie zarobione na, no, 11 milionów, mówię, 20 milionów trzeba nazbierać, wtedy będzie tak biuro maksymalnie wypełnione kasiorą. Jeszcze przy okazji posiadać przy sobie minimum te 20 milionów, o. To też jest jakby ważne. No i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Także no co, to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.